Jak panowie? Proszę. Proszę pani, najpierw proszę się w paru słowach o sobie powiedzieć, jak się pani nazywa, kiedy się pani urodziła i gdzie pani się urodziła. Nazywam się Seliga Józefa. Urodziłam się w Bychawie na Kościuszki, teraz 12. Mieszkałam. Pierw były inne ulice, teraz jest ostatnie Kościuszki. A kiedy się pani urodziła? 19.3.1929 roku. Proszę pani, tam naprzeciwko pani domu stoi synagoga. Tak. To pani od dzieciństwa widziała Żydów Bychawskich? Tak, od dzieciństwa. No i jak? Jacy to byli Żydzi w Bychawie? No byli i bogaci, i biedni. Różnie było. Tam koło nas to więcej było biedniejszych takich. No ale takiej biedy nie mieli, bo bogaci dawali im. Wspomagali ich, nie? Nie tak jak u nas. Polaki jeden z drugiego się śmieją. No tak jest. A tam nie. Nadszedł piątek po południu, to chodził taki chanyjny się nazywał, sztukał taką pałką drzwi, że już nie wolno pracować. No i zrzucili pracę. I piątek po południu i sobotę mieli święto. No to już nie ruszył ani noża, ani nic sobie nie ukroił, już mieli wszystko. Także Polacy robili. Płacili im, ale poszli w kuchni napalić. A to coś zrobili, a oni, u nich nie, twardo było z tym, że tak nie ruszył ani pieniądza, ani nic w sobotę już, to już było święto. A pani też bywała u nich w sobotę? No bo u nas mieszkali, w naszym domu mieszkali. Tak, mieszkali. A jacy mieszkali? Jak się nazywali? To nazwiska to ja nie pamiętam, tych nazwisk. Tylko u nas mieszkał. To znaczy się to tak wołał ojciec i myśmy wołali, był Siulim, Chaim, Rybka i oj, ta jedna jeszcze siostra, to było ich pięcioro mieszkało. Później ten Haskiel się ożenił, miał żonę, także miał maleńkie dziecko już w wojnę, w 1942 roku. To u nas mieszkali i moja mama urodziła mojego brata też tydzień czasu później od tej Żydówki. No jak przyjechali, no to przyjeżdżali, Niemcy przyjeżdżali, robili taką obławę na nich, Ukraińcy były straszne. Jaką obławę? No tako, że on przyjechał i poszedł do Judenratu, taki był Niemiec, co w Niedlicy mieszkał i prosił tyle i tyle złota, żeby dali, to nie będzie strzelał Niemców, oj Żydów. No to te zebrali, latali po tych najbogatszych. Zebrali to złoto, a on wziął to złoto, poszedł popił, bo to taka była restauracja taka, tutaj taka półniemiecka. Poszedł się upił i wyszedł i strzelał ich. Jak to półniemiecka? No taka, że tam był taki, no Volksdeutsch się nazywało kiedyś na takiego człowieka, to on miał tą restaurację. I tam Niemcy przebywali zawsze, jak przyjechali do Bychawy, to tam przebywali, to taka. On był Polakiem, ale później się zrobił takim, to taka półniemiecka, pół Polska, każdy mówił na nich. A po wojnie też w Bychawie mieszkał ten od tej restauracji? Nie, w wojnie już zwinął to wszystko, jak już się tak robiło, już pod to zwinął to i gdzieś wyjechał. A on z Bychawy był? Nie z Bychawy był. Skądś, tak? Tak, skądś był, tutaj mu dali lokal i to taki, i tu był jeszcze jeden taki, co miał papierosy. Miał też tak oto, to też był Niemcem. A kiedy w ogóle Niemcy przyszli do Bychawy? W 1939 roku 1 września. Już 1? Już 1 września było. Pamięta pani? Pamiętam, bo akurat moja siostra umarła i przyszliśmy z pogrzebu. I staliśmy, ja tego małego takiego brata trzymałam na ręku i przyjechali akurat, wjechali do Bychawy. Jeszcze taki był organista tutaj, jeszcze podeszedł do tego Garbalskiego, co miał aptekę i mówi, o już mamy Anglików, panie Kazimierzu, Anglików mamy. Każdy myślał, że to ten faktycznie oni, a później jak zobaczył, jak oni rozmawiali, tak doleciał, mówi Niemcy jechali normalnie, motorami, tymi z przyczepami, chodnikiem, ja jeszcze z dzieckiem stałam, to mnie taka jedna pani wciągnęła w bramę, bo mnie rozjechał. Tak, a pod tego,
i jechali normalnie i już. Ten dzień tak pamiętam, bo tośmy przyszli z pogrzebu. Jeszcze ojciec mówi do mnie, mamy parę złotych, to idź kup. Mówi, słoniny, idź kup coś. Mój Boże, te pieniądze nie będą szły, może nie. Mówi, nie poszłam, jeszcze kupiłam to. Ten dzień mi taki pamiętny, bo to właśnie, o, to było w sobotę, jak weszli do nas, wychali. A czym się zajmowali pani rodzice? O, ojciec był stolarzem. Stolarzem. A tam, w tym domu, na, to, jak się wtedy nazywało Kościuszki? To się Buźniczna nazywała. Buźniczna? Tak, później się nazywała Strażacka, jak straż miała to, a teraz Kościuszki. A na tej Buźnicznej, to tam mieszkało dużo Żydów, czy dużo Polaków? No, dwie rodziny nas tylko mieszkało, Polaków, na całej ulicy. A resztę byli Żydzi, także nie, tylko dwie rodziny nas było. A dużo Żydów w Bychawie było? Bardzo dużo. Bardzo dużo. Sklepy to mieli oni wszystkie, a naszych polskich sklepów było dwa. Takie zakonnice takie mieli na jeden i taki jeszcze jeden pan miał drugi sklep, a tak wszystko było w sklepie. A w tym domu, w którym pani mieszkała, to ile rodzin mieszkało? No myśmy mieszkali i Żydzie, bo to nasz własny dom był. Nasz własny, ojciec go pobudował, to jest drzewiany. Jedna rodzina mieszkała właśnie, to mieszkał na dwóch braci i dwie siostry. Mieszkał, później się ożenił ten jeden, ten Haskell się ożenił i miał właśnie tego małego synka. Jeszcze przyjechali do Bychawy Ukraińcy wtedy, a oni czapki robili, czapnik był. No i taki jeden z Polaków chciał sobie tych czapek nabrać, bo to przyjechali i rabowali tak po mieszkaniach. I przyszedł, przyprowadził ich to do nas, a u nas ojciec im zrobił taką kryjówkę. Taką na podwórku, była taka duża komórka i podłoga była na tej komórce. I zrobił im tam, pościelał słomy i jak oni przyjechali tak ich, to tam chowały się oni. Tym. I ta jedna Żydówka przecież wiedziała, że są Ukraińcy, że przyjechały, że ich biją. Wylazła z tego, poszła do domu, bo jej się jeść chciało. Zaczęła jeść. Przecież słyszała, jak drzwi łamał. Przecież drzwi wyłamane były. Zamiast uciekać, w ostatniej chwili zaczęła uciekać. Uciekała przez podwórek, przez nasz podwórek. Zamknęła, bo ojciec miał taką, co robił tam tą stolarkę, takie mieszkanie i zamknęła na zaszczepa. A jeszcze na podwórku był pniak, w pniaku była siekiera. I ona złapała tej siekiery i tego Ukraińca rzuciła, ale go nie trafiła. Tego Ukraińca, ale on był taki, no. Także zaczął ją gonić, ona zamknęła te drzwi, on nie mógł się dostać, wywalił okno i wyleciał tak przez nasz, to tak kiedyś była sień, bo teraz jest przedpokój, przez sień i zaczął ją gnać, ale ona zaczęła uciekać jeszcze dwa kroki, jakby uciekła ze mieszkania, tak by mnie i zastrzelił ją. A gdzie ją zastrzelił? Tutaj na rogu, jak śmiechali, to na naszej ulicy. Jak zakryt, tak ten nowy budynek teraz stawiają tutaj na rogu, no, zastrzelił z takiej jakiejś kuli, jak to mówiły, jakieś rozbryzgające czy coś, że cała głowa była rozbryzgana. A gdzie pani była wtedy, jak to się działo? A w domu byłam ja. W domu byłam. Ja byłam, bo mama leżała, bo urodziła to dziecko na brata i ta Żydówka przyniosła to drugie dziecko. Dwoje dzieci leżało koło mamy, a on jak zastrzelił to Żydówkę, tak wpadł do mieszkania z tą bronią i chciał mamę zastrzelić. Tylko ten Polak, co przyszedł po te czapki, myśmy zaczęli płakać, bo ja i siostra, zaczęliśmy mówić, że jak mama zginie, to i jego zabijemy. No ja mówię, siekiero co mówię, zarąbię, jak mama zginie. I on dopiero powiedział, że to nie Juden, tylko że Polak. No i ten Ukrainiec wyszedł z mieszkania. To pamiętam, tak jak wstałam koło łóżka, cała drżałam, żeby chociaż mówię, nie zabił mamy tego dziecka. No i ocaliło i to dziecko tej Żydówki i nasze. A jak to było dziecko tej Żydówki, którą ten Ukrainiec zastrzelił? Nie, to było jej. Drugiej? Tak, to było drugiej. To było drugiej, bo ta to była siostra właśnie tego co ojca tego dziecka. Skąd pani wie, że ona przyszła jeść z tej komórki? Bo jadła, bo jak ja wpadłam i krzyczałam, żeby uciekała, to ona w garku dłubała i jadła łyżko. W swoim mieszkaniu, tak? Tak, w swoim mieszkaniu.
Tak, w swoim mieszkaniu, tak śmierci bo, chyba szukała. Bo oni tam w tej kryjówce to nie mieli jak jeść. Tak, no to ile tam siedzieli? Godzinę, dwie i te przecież nie były cały dzień, tylko one przyjechały samochodem, trochę porabowały i pojechały. I jak ją gonił przez to podwórko, to gdzie pani była wtedy? W mieszkaniu, tam gdzie mama tego. A kto widział, jak ją ten Ukrainiec gonił? No ja widziałam, jak ją gonił, bo przez sień to a ja wpadłam do mieszkania do mamy, kazała mi się przykryć, żeby się przykryła pierzyną. Bo mówię, jak tu wpadnie, to jej zabije, ale jak już zabił tamto, zobaczył, że tamta leży, to chyba może już nie wiem. A jak... No sumienia zabić maleńkie dziecko. A jak on ją tam gonił? To pani widziała to? No widziałam, jak ją gonił. Przez okno? Tak, ja to mówię, a u nas taka sień była. I on przez to sień, ja w tej sieni byłam, jak zobaczyłam, że on to uciekłam, a później wyszłam, jak on kawałeczek poleciał za nią, czy ją złapie. Ale on już dalej nie gonił, tylko ją zastrzelił. A z czego on ją zastrzelił? A z papeszy jakaś, kapepesza była z takim kółkiem, pamiętam, taki miał przy takiej tej. Ale ile strzałów? No ja tam już pamiętam. Ale jednym strzałem nie zabił? Jednym chyba nie pociągnął, tak ją nie rozbryzgał jednym strzałem chyba. Jednym chyba nie. I jak on do niej strzelał, to pani widziała to? No widziałam, jak strzelał, bo przecież kawałek tak było. Od tej, na naszej przyszłej ulicy, na zakręcie już. Chyba jeszcze dwa kroki dała, to by mnie nie zabiła, tak zabił. Ja pozbierały ją później i pochowały tam na tej. Jaka to była wtedy pora roku? 42 rok to było, bo tak się mój urodził. Ciepła pora, czy? Nie, to było w zimie. W zimie, bo tak. Bo 14 lutego się mój brat urodził, to mama leżała jeszcze, to także gdzieś koło, ja wiem, 17 może było. Parę dni tylko, dni. Tak? To maleńkie. Maleńkie, tak. Ten noworodek nasz był i tej Żydów, ten noworodek był mały. A pamięta pani pogodę, jaka wtedy była? Śnieg leżał? Nie. Śniegu nie może było? Może był śnieg chyba. Nie wiem, już nie pamiętam wtedy. Nie pamiętam tylko, aby to ten mózg, to Boże, ile zabielały i zamalowywały. Nie mogły na ścianie. Już to mieszkanie rozebrane teraz nie było. A czy to wtedy Żydzi mieszkali normalnie w swoich mieszkaniach? Tak, w swoich. To nikt ich nie wypędzał ze swoich mieszkań? Nie, tylko chodzili o tak, gdzie jaki bogaty był. To zabierali tam, co popadły. Co pozabierali. Ale kto chodził? No te Ukraińce, co były. To mówię, że to Ukraińce były. No ale i z Niemcami, no ja nie wiem, czy to... A ci Ukraińcy to byli w Bychawie stali, czy oni przyjeżdżali? Nie, oni przyjeżdżali. Oni dwa razy tylko byli, jak ja pamiętam. Tylko byli dwa razy w Bychawie. Bo ten Tomko to przyjeżdżał dwa razy w tygodniu do Bychawy, ten z Niedźwicy. Tomko? Tak. On się to nazywał się tak, ten Ukrainiec? Tak, Tomko się nazywał, to ja pamiętam jak to ten, co ją zastrzelił właśnie? Nie, ten, co przyjeżdżał strzelać, to tak złoto to od nich wytego, żeby im mu dalej złoto, to nie by ich strzelał. A on przyjeżdżał. To Ukrainiec? To był Niemiec. Niemiec? Tomko się nazywał? Tak, Tomko się nazywał, to pamiętam go, bo im nie chciał zastrzelić. To był, tak, pamiętam jak... Panią chciał zastrzelić? Tak, bo tutaj była studnia na rynku, a myśmy chodzili do studni po wodę. A ja miałam taki uszyty żakiet, taki krótki i miałam biały kołnierz i białe miałam tutaj obszyte. Jak ciągnęłam tę wodę, on myślał, że to Żydówka, bo Żydzi już nosiły lenty wtedy, te opaski, jak ciągnęłam wodę. A on wtedy akurat szedł w tamtą stronę. Ale ja go nawet nie zauważyłam, bo ja tyłem byłam wykręcona przy tej studni. Jak ciągnęłam tę wodę i szedł taki jeden pan, co przychodził do mojego ojca, taki kolega ojca. I ja tak spojrzałam i powiedziałam mu dzień dobry temu panu. A on spojrzał na mnie, bo mnie znał, bo przychodził do ojca. Mówi dzień dobry i spojrzał w tę stronę, patrzy, a ten Tomko celuje prosto. Tak doleciał do niego. I mówi, że to nie Juda, to nie Juda, tylko Polen, nie Juda jest z tego. Odkręcił mu tak te broni jeszcze, ale był podpity tamten. Doleciał do mnie ten Tomko, zerwał mi te mankiety. Mankiety i rzucił.
No i ja już wody do domu nie przyniosłam, tylko ten właśnie ten pan przyniósł wodę, no to, bo to się nosiło wiadrami, dwa wiadry nosidła takie miałam, bo to od tego. I przyniósł do nas i mówi do ojca, o, byłeś miał, mówi, córkę, był ci zabił. Ojciec mówi, no za co? A no bo myślał, że to mówi, a to wolno było tylko chodzić im do 8 godziny w lecie, a w lecie 8 godzina to jest widno przecież. No a ja wtedy tę wodę potrzebowałam. A Polakom wolno było dłużej chodzić? Tak, nie mieliśmy ograniczonych tych godzin, nie. Tylko nie tam do łyka. Także i jeszcze ten właśnie mówi do mnie, ten pan właśnie mówi, no widzisz, mówi, nieraz mówi, jakbyś mi nie powiedziała dzień dobry, to ja bym nie zwrócił uwagi na ciebie nawet, no bo przeszło i byłem, a on zastrzela, to by musiał. Mówi, byłem nawet nie tego. A że ja mu powiedziałam dzień dobry, to on spojrzał na mnie, poznał mnie i dopiero mnie tak uratował. A wtedy ten Tomko strzelał jeszcze do kogoś? Jak to się nie, wydarzyło? Nie, już poszedł tam właśnie do tej restauracji, już tam dopił chyba już. I pod tego, pojechał już. Bo jego przywozili to 2 razy w tygodniu. Po to złoto? Tak. No zbierał z góry. A skąd go przywozili? A z Jedźwicy, on w Jedźwicy mieszkał, niedaleko stacji. Ale to był żołnierz czy żandarm? To był, ja wiem, on miał taką na czapce, to taką jak trupie czaszkę, jak ktoś miał taką czapkę stojącą. Tym zawsze przyjeżdżał, jak nie przyjechał, z początku przyjeżdżał motorem, w takim płaszczu nieprzemakalnym, a później to już przyjeżdżał samochodem, bo jak popił to motorem, bał się jechać, bo jechał przez tam do Niedźwicy, trzeba jechać koło lasu, a już partyzantki były, to się bał jechać tym motorem, to już przyjeżdżał samochodem. A on po polsku mówił, czy? Tak, po polsku, bardzo dobrze po polsku mówił. Bardzo dobrze po polsku. A skąd pochodził, nie wie pani? No, kto się go tam pytał, skąd on tam pochodził. Tylko później był w Lublinie sądzony po wyzwoleniu już. Go złapali. To byłam na sprawie jego, bo to przez te hołchoźniki takimi jak śmierali, to nadawali w gazetach, że kto wie jakieś coś, żeby się zgłaszać. I to taka pani do mnie przyszła. Ja byłam taką przecież młodą jeszcze dziewczyną, bo jej męża zabił. I pojechaliśmy tam, ale nie wiem, czy to interesuje? No to było wszystko interesuje, tak? No pewnie. No. I pojechaliśmy na tę sprawę, było bardzo dużo ludzi na tej sprawie, ale przyszła taka, bo kiedyś to tak jak się podjął do sądu, to była taka przedziwiawca, puszczała i wypuszczała. Przyszła do sędzi, myśmy tak siedzieli blisko i mówi tak, że jest najgłówniejszy świadek. Każdy taki, kto to najgłówniejszy świadek. A on miał służącą, która cały czas tam u niego była. Także ona o wszystkim wiedziała. Tam zjeżdżały się Niemcy, bawiły się wszystko, ona im wszystko szykowała. No, to była Polka. Honoratka taka, bo jeszcze tam mówił taki ten, że to honoratka, to pamiętam. I jak ona przyszła, to jeszcze przyleciała bosą, miała buty w ręku, ona na zapach. Jeszcze przed tym powiem, on kazał zabić tym swoim kolegą, żeby ją zastrzelili. No bo najgłówniejszy świadek, żeby później, żeby ona nie żyła. Ale im no, chyba szkoda było, bo ona im tam zawsze wszystko dobrze gotowała, szykowała, że szkoda im było zabić, kazali jej uciekać. Żeby wzięła to, co ma się wziąć i żeby wyjechała. Ona wszystko mu zabrała, to złoto, wszystko i uciekła na zachód. I tam się dowiedziała też przez te radia. No i przyjechała do Lublina, od stacji leciała boso, bo miała takie buty, pamiętam, niezła w ręku, jeszcze w sądzie, na wysokim obcasiu, buty ciasne albo niewygodne, przyleciała. No i a on jak ją zobaczył, to przecież siedziała ta policja więzienna, co go przywiozła, to się zerwał, on by ją chyba udusił. Od razu i do niej chciał lecieć, a tego zaraz złapały, posadziły. No i tylko ona zeznawała. Nikogo już sąd nie w ogóle nie wzywał, tylko ją. Powiedziała, że rano nie zjadł śniadania, jak nie zabił człowieka. Był koło stacji, mieszkali, wyszedł na balkon. Kto szedł? Polak, nie Polak, żyć do pociągu, bo to tak, koło niego trzeba było przechodzić do pociągu. Jak nie drzwi, taka główna droga. Jest i zastrzelił, dopiero wtedy ona mu śniadanie na stół kładła. Dopiero wtedy jadł. A jeszcze z tego, co coś tutaj w Bychawie się działo,
Czy pamiętasz? To co się stało, z tym noworodkiem co, żydowskim, co był no, przy pani bracie? No to był, tak. No wylazła ona sam, to no i chowała go jeszcze. I chowała go. Później jak już przyszło zawiadomienie, że oni się muszą z Bychawy wyjeżdżać, powiedziane było, że mają zapewnione mieszkania, że mają wszystko zapewnione, tylko zmiana mieszkań. Tak wszystko dostali furmanki, bo to kiedyś furmanki, gmina dawała takie, te, podawali każdemu, podjechała furmanka, spakowali swoje rzeczy i wyjechali. No to te młode, to jak ten właśnie co wrócił, ten Siulim, ten co u nas mieszkał, to przyszedł, ja wiem za ile, za 3 miesiące, może więcej, do nas po chleb i buty, żeby mu ojciec stary dał, bo boso wtedy zimno było. To mu mama dała taki duży bochen chleba i te buty i to mówił, pyta się, to ojciec się pytał, Siulim, co się stało z tymi wszystkimi? Ano ja i Haskiel uciekliśmy, a kobiety pojechały tam, z tym, tam gdzie mieli jechać do Bełżec, ale ja nawet nie wiem, gdzie ten Bełżec jest, tylko wiem, że Bełżec, do Bełżca. No i tam... On wiedział, tak? Tak, on właśnie, oni uciekli stamtąd, bo wiedzieli, że tam nie ma mieszkań, bo ich zagnali na taki plac jakiś i tam ich rozstrzelili. Ale to ten Siulim skąd uciekł? No już tam, z Bełżca. No bo nie tam, nie tam, było kilku Niemców, co jechało tutaj z nimi. Także trochę uciekł w lesie, tutaj Budnego od razu, bo tu las, jak się jedzie do Niedźwice, to tu dużo lasów jest. Także... Nie mieli trudności z uciekaniem, nie. Jak który był młody, no bo te starsze, no to po co, gdzie będą uciekać? Jak im zapewnili mieszkanie i wszystko, no to zmiana tylko miasta czy tam czegoś, no to no musieli jechać. A co Siulim, co ten Siulim opowiadał? Nico, jakie stosunki mieli Polacy z nimi, jakie co, czy pod to. Bardzo to się pod tego, jak tu. Ten, ale nie, o Niemców się nie pytali nigdy. Nigdy jak Niemcy, nigdy się tutaj. Była niedawno dopiero wycieczka z pan dyrektor. Tak, była to tak, także oni, no bo u nas i getto to było. Dobrze, to jeszcze to ja też będę prosił wtedy do nagrania, żeby pani o tym getcie opowiedziała. Ale, no to chłopaki, kiedy tam lecimy? Jak przyszedł ten Siulim wtedy po chleb, pani była wtedy w domu? Tak. I pani go widziała? Wieczór przyszedł. On był, bo on u nas mieszkał, wieczór przyszedł i wlazł to dziuro, tam taka dziura była. Bo ojciec im zrobił, jak im zrobił to kryjówkę, to im zrobił taka, była podmurówka i tam były cegły, powyciągnął te cegły. I także jakby tędy weszły przez mieszkanie, no to oni tamtędy na ogród mogłyby uciekać. Na ogród i na kierkut tam. Także i on tamtędy weszedł wieczór. Przez podwórek weszedł i to właśnie dziuro weszedł. Miał jeszcze ojciec mówi tak do niego, no mówi Siulim przecież miał ci dać, bo jak oni się wywozili, znaczy się jak wyjeżdżali, to przecież mebli nikt nie brał. Tylko to co, tam pierzenie, poduszki, ubranie tam takie, na furmankę dużo nabierze. A on był tym czapnikiem, to zostały, miał, ten Haskiel miał nowe meble, bo to dopiero się ożenił, to mu teść kupił, to wszystko. To takiego miał kolegę tu, Polaka, że on go obiecał chyba, że go przechowa czy co, no nie wiem jak to było, że przyjechał jeszcze 2 dni przed tym, mimo oni mieli nakaz wyjazdu. Zabrał to wszystko. I maszynę to do szycia, te, tako, co czapki robił i wszystko zabrał. Nie zostawił nic puste, tylko mieszkanie, no ojciec nie chciał nic zostawiać, bo mówi, że bo nic nie wolno było przynieść. Do nas do mieszkania, bo ojciec nie dał. Bo taka sąsiadka też wyjeżdżała, to też, a to mi fotel daje, a to weź sobie, żebyś miał pamiątkę. Przyniosłam, to wyrzucił za mną tym fotelem, nie dał nic przy nich, bo mówi, że po nich ma kto brać, a po nas to nie wie. Mówi, kto po nas będzie brała. Tak był, że i nas to czeka. Nie dał wziąć właśnie. No to ojciec mówi, no widzisz, Siulim, daliście wszystko temu, a teraz mówi, powiedział, że wam pomoże. No ale on, no tamten, no nie ma, no nie u nas się chleb piekło, no bo ojciec na wsi robił.
to stolarkę, to przywiózł, a to świnia, tam jakoś, a to mąki, a to, także mama chleb piekła. No dał mu te takie stare buty i chleb. No i powiedział, że jeszcze jak Adam, jeszcze jak tam na ojca, Adam jak mi tam będzie tego, to, ale już więcej nie był. Nie wiem, co się z nim stało. Nie był więcej już. A jak, co on opowiadał? No nic nie opowiadał, że pojechali na kurmance, oni oba z tym bratem uciekli, a te kobiety pojechały tam na ten, jak nazwam, na taki, to było w mieście jakiś rynek, jakiś, na jakimś rynku, tam wszystkie furmanki stały. I później Niemcy kazały poskładać to wszystko na kupę i tych, a furmanki to przez Bychawę były i przyjechały, no też nie wiedzą, co się z nimi stało. Nie wiedzą, mówią, że rozstrzelane były, ale... Także on po drodze po prostu z tej furmanki, tak? Tak, z tej furmanki to dużo ich uciekło. Tutaj u nas... A to dużo czasu minęło od tego, jak ich wywieźli, zanim tak, on przyszedł? Tak, ze 4 miesiące. Ze 4 miesiące, jak przyszedł. On tam gdzieś u kogoś był, bo ojcu mówił, pamiętam, do sieni do tej wyszły, bo u nas taki mieszkał, znowuż wysiedleniec później, bo u nas było tych mieszkań kilka, to z Lublina wysiedlali i taki jeden, co się dawno znało z ojcem, i ojciec go wziął tu z dwojgiema dziećmi, bo był wdowcem. I on przy tym nic nie mówił, tylko wywołał ojca do tego i tak mówi, że jak będzie, że on gdzieś tam był u jakiegoś gospodarza i tam robił, znaczy się mu pomagał, ale on był niepodobny do... Taki był ładny chłopak, ale później już ten gospodarz mu kazał się wynosić, bo już te sąsiady drugie już tam wiedzą, że obcy jakiś się kręci. I od tamtej pory nie był już, a tylko raz był, więc nie był już. Czy jak pani widziała wtedy, jak przyjechali ci Ukraińcy, to jak szukali po domach? To się często zdarzało? Takie dwa razy byli tylko. Dwa razy? Dwa razy tylko Ukraińcy. I co oni robili wtedy? Jak przyjechały, najpierw popiły, a później chodziły po mieszkaniach tych najbogatszych i rabowały, co się dało, otworzył szafę, zabrał. Otworzył to, jeszcze co, jeszcze Polaków wołały, tych takich tych, żeby sobie przyszły i nabrały. Tutaj taki był bogaty tutaj Żyd, był zaraz przy tym, przy szosie tej głównej. I myśmy się z siostrą moją cioteczną, a one nas wołają, a ja się bałam tych Ukraińców, bo już raz od tego mówię, nie pójdę. On, żeby wejść, pytam się co, żeby sobie brać, ja mówię, że nie. Stało dwie miednice jajek, ja mówię do tej kuzynki, mówię, wiesz co, weźmy te jajka. Postawmy blisko drzwi, otworzy te drzwi. Kto będzie szedł, to w te jajka się mówi. I nie będzie nic szukał, bo będzie... Takśmy zrobili te dwie miednice tych jajek postawiliśmy. Jak się zleciały te wszystkie, chciały tam coś nabrać, tak w tych jajkach wyszły, wymazane, wytylego. I już nie brał, nie szukał nic, bo poszedł się tu pod studnię. Tu studnia była na rynku, myć się po tych jajkach. Nie zabrali. Nasi przyszli, tak? Nie, to jeszcze byli Niemcy. Te Ukraińcy, co tak kazały, oni co lepszego zabrały, później kazały Polakom, żeby zabrać, żeby na Polaków było. No i to w tych... Tak. A tam w tym czasie, jak oni rabowali, to ten Żyd był w domu? Nie, pouciekały Żydy. Pouciekały. A czy oni, jak zobaczyli jakiegoś Żyda, to co robili? A zastrzelił. Wtedy, w trasie tych... Tak, ja przyjechał tak samo, Tomko tam koło nas, zaraz po sąsiedzku był taki blacharz, kulawy, garki reperował. To kiedyś reperowały się te garki. I wyszedł, nie wiedział, a tu ten plac koło Buźnicy, to był duży taki plac i tam taka duża kałuża była i gruszka taka stała. Zobaczyły go, on kulawy był, taką miał nogę z takiej tej grubo. I wzięli go w tę prytę, ptako, w te wody i padnij, powstań, ten biedny już nie mógł, bo w tym błocie podniósł się i wziął go, zastrzelił. Ja w oknie stałam wtedy, a ojciec mnie złapał od tego okna, bo tak mi go szkoda było, myśmy mu tam nieraz wodę przynieśli, bo to taki był kulawy od tego.
Tak zobaczył, że w tym oknie stoję, tak strzelił w to okno. Ale ta kula poszła tak, bo u nas jest tak. Jedna, znaczy się okno jest z tej strony, naprzeciwko tamtego. Także z jednego okna w drugie okno poszła kula. Także nikomu nic nie stało. No tak to był, nie zabiłby mnie. A szyba strasznie? O taka ta. Trzasła. I tak koło tego potrzaskało. Nie wybiła się całkiem. A dużo tych Ukraińców tam się kręciło? Oj, no przyjechał cały samochód. Jeden samochód i tak latały po tym. Popiły najpierw, a później latały. A Niemcy też z nimi byli? No tak. No, i Niemcy byli też. Ale ty... A on, ja nie wiem, czy to były Ukraińcy. Ukraińcy każdy mówił, ale czy to był Niemcy, czy to był... Ale to chyba tak jakiś. A jak tam panią wołali, żeby pani sobie też coś wzięła, to po jakiemu wołali? No po niemiecku. Ukraińcy? Tak, po niemiecku, a niektóre mówiły jeszcze po jakiemuś, jak po rusku. To może to ruskie, to Ukraińcy były, na pewno. A jak wtedy, widziała pani jeszcze, jak kogoś zastrzeli w czasie takich? Oj, nie jednego widziałam. Już to znaczy się, jak wysiedlili z Bychawy, to matka z córką gdzieś się przechowywała, gdzieś tam, tutaj w Bychawie gdzieś, i ktoś oskarżył, że tam sobie wyprowadzili ich i siedzieli tutaj, jak jest teraz u nas bank, ten, to tam była ta komenda cała niemiecka. I tam oni siedzieli, ta Żydówka, ta matka z córką, ta córka była taka ładna, miała 19 lat. Takie warkocze miała piękne, grube, i wyprowadzili ich tam na ogród, tam jak Kierkut jest tam zaraz. Takie ogrody były. I tam ich wyprowadziły i tak najpierw postrzelił matkę. Kazał się córce patrzeć. Później postrzelił córkę, nie zabił matki, postrzelił. Kazał się patrzeć matce. Myśmy takie ustępy były tam koło nas. Takie ogólne, bo to jak ludzie przyjeżdżały, to nie tego. Trzy takie było. To myśmy byli z dziewczynami, takie jeszcze dwie koleżanki moje. Patrzyliśmy to szparo, takie duże te szpary były w tych drzewiach, patrzyliśmy jak on ich raz strzelał w tym błocie, koło tej jabłonki tak się złapała i tak krzyczała, mamuniu, mamuniu, a to rybka była się nazywa, rybka, no mówię, ale... Znała ją pani? No znałam tę dziewczynę, znałam ją. One były bogate, one miały taki sklep z benzyną, takie te samochodowe rzeczy, bogata była. Ale to było coś strasznego i takich zostawił niedobitych. Ale takich... w co on strzelał? Mordował. Jak jej postrzelał, to w co strzelał? No w nich ich strzelał. Postrzelił matkę. Ale w nogi czy jak? Tak gdzie popadł, to strzelał. I w głowę była tutaj, o tutaj drasnięta i pod to. Później wyszedł już ten policjant jakiś. To nie wiem, czy to... A było. Kto to strzelał do nich? No Niemcy, te co tam były na tej komendzie. Tak, oni mieli tutaj przecież, stali u nas w Bychawie przecież. I ile cała szkoła była zajęta, przecież do szkołyśmy chodzili po mieszkaniaśmy się uczyli. Tam, gdzie teraz jest liceum, to tam była pierw powszechna. Teraz by budowali tutaj, tam i ten. Podeszedł ten policjant i podostrzelał ich, bo przecież to jest naprawdę tak się męczyć. I był od razu. Ale policjant jaki policjant? No ten niemiecki, drugi, znaczy, bo tamten postrzelił ich i zostawił ich on tak w tym błocie, tak krew się pod tego później. Ten ich zastrzelił, no i przyszły te, taki był, no nie wiem jak powiedzieć, taki trochę nienormalny chłopak, taki za 30 lat miał. No i wziął ich na taką taczkę i tu na Kierkucie wydłuśmy, pomogli mu kopać i zakopały te. Kopała pani też? Tak, za parę lat przyjechał, no po wyzwoleniu już, ja wiem, ja jeszcze pracowałam, brat jej przyjechał z Palestyny, no bo kiedyś to się tak, teraz to ja wiem, to się inaczej jakoś nazywają te wszystkie, te z Palestyny, ten brat i pytał się właśnie, ja byłam w piekarni, a on się pytał o te siostry i matki, co się stało. Ja mówię, że zginęli, a gdzie, bo zaprowadziłam go na Kierkę, w tym miejscu, co były zakopane. Mówi, bo że były, one teraz żyły, mówi, ja bym ich teraz zabrał. On wyjechał w 1937 roku, mówił, tam do tej Palestyny. No ale to tak, taka ładna dziewczyna, młoda, to było naprawdę to. To znowu gdzieś indziej była.
przykład jak lekarza z Mężczyzny Polskiego, też tam było, też tam nie ma schodzili do tego lekarza. Gdy te nasze niki miarki śliczy. Wracamy już do nagrania teraz. To chciałem zapytać, czy ta matka z córką, co pani widziała, jak je zastrzelili tam na Kierkucie, od tego benzynowego sklepu, to pani pamięta, jak się nazywały? Nie. Ona się nazywała Rybka, bo ta córka, ale nazwiska to ja tych nazwisk to ja żydowskich, ja wcale nie pamiętam. Ale Weizenblita, tak, Weizenblita, tak, Weizenblita znałam, dlatego że z jego ojcem, bo tu ojciec jakiego był, to często do sklepu chodziłam tam do niej. Często chodziłam, także jego nazwisko bardzo znam. Tak, a tak to przeważnie tak po imionach się wołało. Jak u nas mieszkał, ja też nazwiska nie wiem tego, co u nas mieszkał. Tylko Haskiel, Siulim i tak się wołało. Haskiel, Siulim, Rybka, a nazwiska? Wcale nie wiem jak. A pani powiedziała, jak ci Ukraińcy wtedy wpadli, co zginęła ta Żydówka. No. Wtedy to, że jakiś Polak przyszedł nabrać czapek sobie. Tak. I nabrał? Nie nabrał, bo bał się, że później będzie to wszystko na niego. Nie wziął ani jednej. Nie ale pani, jednej. Mówiła pani, że to on tych Ukraińców tak, przyprowadził. Tak, on przyprowadził, bo chciał sobie nabrać, żeby mieszkanie było otworzone, żeby sobie nabrał, ale nie nabrał ani jednej czapki, nie wziął nawet. Bo ja go poznałam i powiedziałam mu, że jak się mamie co stanie, to żeby wiedział, że siekierą mówię ci od tego. Mówię, od siekiery zginiesz, jakby u mamy zastrzelił. Bo mówię, naprowadził go, ale nie wziął nic wcale. Później dlaczego? Powiedział, dlaczego nie wziął? No bał się chyba. Bał się wziąć tych czapek. Nie wziął, bo wszystkie czapki leżały na maszynie i tu na tym, na łóżku i nie widziałam ani jednej czapki u niego, ale uciekł tak prędko tam za Kierkut, bo się bało, że będzie później odpowiadał. Za co odpowiadał? No by odpowiadał, jakby tak mamę zabił, to ojciec by mu podarował, że go przyprowadził. No tak, ale w końcu przecież nie zabili mamy. No nie, ale jak był, ale i on się bał, że jak się wróci ten Ukrainiec i zastrzeli, to wolę uciekać z mieszkania, jak siedzieć. A pani mówiła, że oni w końcu oddali tę maszynę, tak? I te swoje czapki oddali komuś. A to jakiemuś tam na przechowanie, tak? Jakiemuś tak, koledze, on tam kolegował zawsze z tym. Z jakimś kolegą i tak wszystko mu dał. Ale to też był czapek? Polak był, tak, to taki kolega zawsze tam do niego przychodził, tylko Haskla. Uh-huh. Tam kolegowali. A ten, co wtedy pani mu pogroziła, że go pani sama zabije siekierą, jak no to ten, tego, no to mówię, to ten to on był z Bychawy? Z Bychawy, tak, on uh-huh. już nie żyje. Nie a żyje. Nazywał się jak? O już, jak on się nazywał, wiem, że Paranek. Franciszek, ale... Takie miał jakieś, nie wiem, nie przypominam sobie jakie nazwisko, tylko znałam go. A to czym on się zajmował? A gospodarkę miał. Takie było, taki gospodarz miał tam ile ze dwie morgi chyba. Taki biedny był. Może nie serdo był na tę czapkę. Może był się wziął parę, to by mu starczyło na parę lat. Czy pamięta pani getto w Bychawie? Tak. Koło nas było przecież. Gdzie ono się mieściło? Mieściło się tutaj, jak jest ta woźnica, to była druga. Taka półmurowany, a piętro było drzewiane. I tutaj było to getto. To była taka, na górze była kiedyś, jak jeszcze przed wojną i wojnę, szkoła. Bo tam chodzili 2 lata, żeby musieli chodzić do szkoły swojej, żeby się nauczyć się pisać po żydowsku. A po 2 latach szli do naszej szkoły. Do Polski. Już chodziliśmy, ja chodziłam przecież z nimi do szkoły. No to tutaj zrobili to getto. A kto tam siedział w tym getcie? No, Żydzi. Ale to bychawscy Żydzi? Było bychawskich 4 tylko. 4 Żydów tylko było bychawskich, a resztę nie wiem skąd było. I był tutaj niemiecki lekarz, który miał żonę Żydówkę, który był, znaczy się, w Niemczech, był bardzo dobrym lekarzem i miał syna i chcieli go zostawić w Niemczech, bo on opowiadał mi, nam znaczy się, chcieli go zostawić w Niemczech, a żeby żonę zabiorła, a on z synem, bo syn należy do ojca. Za granicą takie, że córka do matki, a syn do ojca. A on się nie zgodził, on powiedział, że jak zginę, to wszyscy razem. I żona
była skierowana na Majdanek i on na Majdanku też był z tym synem, ale jego przewieźli tutaj do nas, tutaj do Bychawy, do getta. Bo już tam sąsiadka, to też z drugiej ulicy, tylko za Buźnicą, miała krowę, a ten syn miał jakieś 10-11 lat, miał taki ładny chłopak był. I ten lekarz był taki przystojny, to podnosiliśmy mu mleko takie prosto od krowy. On płacił, chyba płacił tej kobinie, ale myśmy podawali mu takie gorące mleko, ciepłe takie od krowy i pił. I później jednej nocy, znaczy jednego dnia dostał, znaczy się Niemcy mu powiedzieli, że jego żona już nie żyje na Majdanku, że już jest, nie żyje. I on tej drugiej nocy, znaczy się uciekł z tym synem. Nie wiadomo gdzie, bo szukali Niemcy. U nas rewizję robili po całym. A skąd uciekł? Z tego getta. A to getto to jak wyglądało? To getto było normalnie, siatko druciano było ogrodzone i trochę było tych kolców, takich, no drutu tego kolczastego, tak, oj, przez to tam można było uciekać. A ktoś tego pilnował? Tak, Niemców, było kilku Niemców, co pilnowało, ale nie tego. Także mogli uciec, i on w nocy uciekł. Bo rano przyszły Niemcy do nas, bo to najbliżej myśmy mieszkali tego getta. I u tej właśnie co ta krowa miała, to też naprzeciwko było to getto. No i tego, ale nikt nie wie gdzie. No cóż, po niemiecki umiał dobrze, był Niemcem. No to już uciekł i gdzieś się tam na pewno przeżył. A była pani tam w tym getcie w środku? Nie. To nie, byliśmy tylko, jak robili to getto, to byliśmy, bo ojciec mój z sąsiadem, bo ten sąsiad był stolarzem, musieli robić te prycza takie piętrowe te łóżka. No i na końcu już, jak już getto zlikwidowali, to te prycza musiał rozebrać. Znaczy ojciec i z tym... A kiedy to getto było budowane? Nie budowane, to tak, a znaczy się no to prycze, było... znaczy się. To było przed wywózką Żydów a, tutaj? Po wywózce, już Żydów w Bychawie nie było. Już jak to getto było, nie. Już tylko było czterech, mówię, z Bychawy Żydów. Dlatego oni ich może tu przywieźli, bo oni im pokazywali, gdzie złoto jest zakopane. A skąd pani wie, że czterech? No bo widziałam ich. Jak ich prowadzili, to poznałam, znałam ich. To czterech ich było i ten to mówi, ojciec się mu pytał, ile was tu jest z Bychawy? Czterech. I tak, gdzie poszli, tam tu kamienice były, to one tam widziały, gdzie to złoto. Obiecały, że jak ileś tam tego złota znajdę, to ich puszczą. Ale oni z kim chodzili po to no złoto? No z tymi Niemcami. Z tymi Niemcami. To była, to te od getta, nie, chodziły, tylko żandarmeria chodziła z tymi Żydami. To nie ci, co pilnowali tam getta. Nie, bo tamte były inaczej ubrane, jak ja pamiętam, a te były inaczej, to były w takich czapkach tych stojących, takich tych jak ten Tomko, co przyjeżdżał. No w tych czapkach, to znaczy? Takie stojące czapki miały. A tam ci to pilnowało? A tam to taki zwykły żołnierz, to chyba zwykły żołnierz był niemiecki. Na ale pewno. To oni mieli czapki, hełmy? Czy nie, czapki takie miały, tylko że inne miały mundury, takie, te to miały eleganckie mundury, a te takie zwykłe żołnierze pilnowali. To później ten, te Żydy chodziły, pokazywały im, tam pokazywały, gdzie, co, jak już im chyba, może nie wiedział, gdzie może. I one same sobie trochę to chciały zostać, pouciekały wszystkie cztery. Te bychawskie uciekły. A skąd pani wie? No bo zaraz szukały na drugi dzień. A oni uciekli przed tym Niemcem, czy po? Przed tym... Lekarzem. No po tym lekarzu już uciekli, po lekarzu. I uciekli, bo ich zaraz szukali po mieszkaniu, że ktoś ich ukrył. U państwa też byli? O, nieraz. O, nieraz u nas były. W piwnicy to, bo u nas jest tam mieszkanie starodawne, to jest jeszcze piwnica pod podłogą, w pokoju. To się przykrywało tam chodnikiem czy czym, także nie widać było. I chodnik od tego i widzieli, że piwnica i wleźli i szukali, ale... Nie znaleźli, bo nic nie przyszło. A jak wtedy na tym Kirkucie, wtedy jak tam strzelali do tej matki z córką, to ten, co strzelał,
To w jakim mundurze był? To Niemiec. W niemieckim mundurze to był jakiś starszy, bo widać było takie jakieś odznaczenia miał przy tym, przy, bo myśmy tak blisko przecież nie podeszli, bo był, co był, tylko myśmy patrzyli, ale to widać było, że z tych starszych. Jakiś może komendant tych wszystkich Niemców, no nie wiem. A z czego on do nich strzelał? Z pistoletu. Pistolet, z pistoletu, no. Tak. Z krótkiej broni strzelał. Bo blisko tak podeszł do tego z pistoletu. A ten, co później je dostrzelił, to jaki mundur miał? To miał mundur też tak niemiecki, ale też nie taki jak tamten miał. To chyba może z tej policji, co była tam, bo tam policja była. I oni tam do tej policji przyjeżdżali, bo u nas w szkole przestali Niemcy, ale to stało normalnie wojsko, zwykłe wojsko stało. Co się stało z gospodarzami tego domu, gdzie się te kobiety ukrywały? A nic. Nic się nie stało. Proszę pana, bo on się podobno tłumaczył, że oni weszli do stodoły, że drzwi były uchylone, czy otworzone, czy same otworzyły, że oni tam weszły, że oni tylko kilka godzin mogli tam być, bo on mówi, że brał, bo to taki, ze mną do szkoły chodził właśnie ten chłopak, z tym to mówi, że chodził po sieczkę, jakoś tam taków kiedyś, że to nikogo nie było. A później patrzę, a obskoczyli stodowe Niemcy i wyciągnęli dwie Żydówki. No ale jaka tam prawda, to może i tam ile dłużej, ale coś jakby się przyznały, to by, wie pan to. A pani pamięta jeszcze, tu się, jak się tutaj ukrywali Żydzi, to jeszcze złapali kogoś? Pamięta pani, widziała pani, jak złapali jeszcze? No to złapali właśnie, to mówię, tą tecię z tym narzeczonym, tym taką. Koło nas mieszkała sąsiadka. Tecia była, tak? Tak, ona się nazywała Tecia, ona miała brata, też dwóch braci w Palestynie. I ona miała matkę, babcię jeszcze i ona była. No i ta babcia z tą matką, to pojechali tam do tego Bełsa, a ona od razu w Bychawie już została tam, bo już miała tą kryjówkę umówioną. A z kim została? Została z tym narzeczonym, też był bogaty. On tu pracował w tym Judenracie, był takim wójtem, bo tu był Judenrat, oni mieli i to on był też bogaty i oni z sobą chodzili, także mieli się pobrać, no ale wojna i oni się oboje do końca przechowali. A jakie ona imię było? Nie pamiętam jakie ona imię, ona to Tecia, a nie. A no i co się z nimi dalej działo? No i oni się kryli. No, wszędzie, w jednym miejscu byli, w drugim miejscu byli, nawet jak Niemcy złapali Żydów i to taka była, to myśmy to nazywali to koza i koza, taki areszt, to zawsze tam nas straszyli, że jak będziemy niegrzeczni, to na do kozy wsadzą tej, to taki był, no to tam było, siedziało w jednym i w drugim, dwa pomieszczenia było to, jak i dla kobiet i dla mężczyzn, to ich tam zegnali, tych Żydów, to ona miała już tak z to policja, przekupione, no bo chyba tak było, no bo tak by, że wszystkie już powychodziły, a oni zostały, a tam była taka woźna, pamiętam, grytowa, a oni do tej grytowej, on i ona, i Tecia do tej grytowej padli do tego mieszkania i tam już mieli kryjówkę. Wiesz, tam przy tym areszcie, tak? Przy tym areszcie, tak. A Niemcy już zobaczyli, że w tych nie ma już pomieszczeń, żadnego Żyda, no i tam już u niej nie szukali od tego. Także ona, a później wieczór, to już ją, mówię, że koło nas było tego policjanta dłuższy czas, bo myśmy tam jesień nosili, w piwnicy była, ale później on jego przenosili gdzie indziej już. To był granatowy policjant, tak? Tak, przenosili go gdzie indziej i ona musiała znowu pójść gdzie indziej. I później była u takiego gospodarza, tam im zrobił w stodole taki schowek. Ale ktoś musiał, może wyszli, może ktoś widział tam, no nie wiadomo, co się zrobiło. Mówię, że przed już wyzwoleniem. Tam ich zabili na w takim rowie. On leżał i ona leżała. Ona była w ciąży już ostatni miesiąc. Widziała pani, jakie no, płakaliśmy z tą koleżanką moją, to po sąsiedzku, co była, bo myśmy tam cały czas, ona nas uczyła, ona nam pomagała w matematyce, wieczorśmy poszli i ona nam tam to była Tecia, a Tecia tak jak matka. I tydzień, może półtora przed wyzwoleniem.
Oboje zginęli. Ale widziała pani, jak ich zabili? Nie, no skąd widziałam, jak ich w nocy zabili. W nocy ich podobno zabili, bo rano przyleciała do mnie ta koleżanka i mówi, chodź, mówi, patrz, tecia zabita, polecieliśmy rano już. No to już ona... I widziałam panią? No, widziałam ją, ale jeszcze to dziecko, jeszcze w niej tak się jeszcze ten brzuch taki nie ruszał. Od tego, już. Jak pani rano widziała? Tak, wzięli na furmankę i tam, na tamtym cmentarzu drugim byli, tam mnie zanieśli. Tutaj nie, tylko tam. A skąd pani wie, gdzie ona się ukrywała? Bo myśmy chodzili tam. Do tych kryjówek? Tak, bo myśmy tam nosili, jaś ona miała pieniądze i ona dawała pieniądze, myśmy kupowali. Ona jak siedziała właśnie w tej pacy, tośmy chodzili kratami, świeczki zanosili. To pamiętam, jak bo ona miała piękne włosy, takiego koka, z tego koka wyciągała pieniądze, dawała nam na te świeczki, żeby kupić chleb. Podawaliśmy tymi kretami, tam wstydnie siedziały w tym właśnie, w tym, bo ten nie mógł ją wypuścić, bo to lista przecież była. Jak wyprowadzali ich, to czytał ten jeden z tabułów, liczył ich, ale ona była już oprócz listy, także... Przekupiła? Przekupiła. Była bogata, miała sklep z rowerami na całą Bychawę, części rowerowe, wszystko. A co się stało z tymi ludźmi, których wyprowadzono wtedy z aresztu? A bo tam na pola zginęły wszystkie. Te młode, tych młodych kilku uciekło, a to wszystko tam na polach leżało, później jeździł furmankami i na Kierkut wywoził, na tamtym Kierkut. Tak samo i z tego, tutaj z tego aresztu, co tu siedzieli, koło, to też, który był młodszy, bo taki... Tam na Kierkucie było taki płot, to jeszcze zrobili Żydzi, to taki murowany, na wierzch wysoki, na wierzch były butelki z wina, tak po, na sztort, żeby nikt nie przeskoczył, bo to się pokaleczy. I po co to było robić? No, żeby nikt nie wlazł na Kierkucie, no co z Kierkuta weźmy, ale tak było ten. No to ten młody, to tam nie patrzył, aby go pod tego przeskoczył, a te starsze już nie mogły skoczyć, to zostawały przed płotem zastrzelone. I z jednej strony był ten płot i tam z drugiej strony był płot. A czy pani widziała tą egzekucję? Ja nie widziałam, ja widziałam tylko już jak zabite były. Jak były zabite te Żydy. Bo koło nas tutaj na Kierkucie, jakiego Żyda chowały, to myśmy lecieli. No bo takie te, jak to na pogrzeb się teraz idzie, tak jak się byliśmy takimi dziewczynami, lataliśmy. No to stąd te tych wszystkich to pochowały, tak na brzegu Kierkuta, tak, naprzeciwko, jak teraz ta droga jest. Za 2 czy 3 dni, to było w lipcu, za 2 czy 3 dni ta krew wszystka wybuchła, to wszystko spieniło się. Muchy to wszystko, to ojciec mój z Mazurkiem poszły do tego wójta i mówię, że to będzie jakaś epidemia, mówię, przecież tu jest naprawdę za płytko wykopane, bo to ten taki, ten głupi, ten Bartek kopał te groby im. Bo ich nie chowali, znaczy się na leżąc, tylko na siedząc. Na siedząc? Tak, oni nie bez tego, prześcieradle tylko kręcone były. I na siedząc. Na siedząc co, żeby mniej miejsca było? Nie, żeby prędzej wstał, jak później. Aha. No oni takie mieli swoje też, za czym się wstanie, no to on już będzie siedział, to wstanie i tak ja się pytałam tych dni, czego u was na siedząco. I tylko prześcieradle, normalnie. Nakręcony, bez ubrania, bez niczego, bez trumny, bez niczego było. I włożony ten w dół. Jeszcze dawali w takim małym baniaczku, taki nie kamienny był, tylko taki jak żelazny, jak coś pieniądze. Takie drobne grosiczki. Pytam się, tak tej właśnie, co u nas mieszkałam, tej, mówię, Rywka, na co te pieniądze dają? A żeby na tamtym świecie handlował, bo oni tylko handlowali, tak, za tym handlem, żeby mówię, ja bym, no, będzie handlował. Tamtym świecie śmialiśmy się takie te. No to wykopali tych z powrotem, no i dół był wykopany już później głęboki i zakopany dopiero. A dużo ich wtedy zabili? Było ich. Było ich ze 20 na pewno. Na pewno było ich ze 20. No tak, bardzo dużo ich było wtedy. No ale to wszystko mówię, że te starsze, bo te młodsze to pouciekały. A jeszcze, i to było, mówi pani, latem, tak? No w lipcu. A kiedy powywozili ich? Kiedy? Oj, nie, ja nie wiem dokładnie. Jaką porą roku?
A w jesieni. W jesieni. W jesieni powozili, jak do tego Bełsa, to w jesieni. A jeszcze jak po tej wywózce, to widziała pani jeszcze jak jakiegoś znaleźli Żyda czy Żydówkę i zabili? No to mówię, właśnie ta egzekucja co była, to wszystko z tych, co już po tym. A było więcej takich egzekucji? Tak, no jak gdzieś tam ktoś przed tego, że tu poszły, znalazły, ale że nie wiem jak to, bo przecież poznajdywali i poprzywoziły ich tu do tej właśnie tej kozy, jakbyśmy nazywali. No ale że Polaki nie były. Każdy się wytłumaczył, że no po to te stodoły takie mają od mieszkań dużo, że u nas, no to cóż, pod tego, że nie przetrzymywał, tylko weszedł, a no nie wiem jak to było, także nikt tu nie został rozstrzelony, że jako ich przed. No ten jeden mówię, co tecie przechowywał, to był zbity, to już mu chyba myśleli, że nie żyje, ale że jakoś jeszcze, jeszcze później żył, co to jego tak zbili bardzo, a tak to nie było, nie tego. Nie słychać było, żeby tam kogoś zbili albo zabili. A w jaki sposób zlikwidowano to getto, o którym pani opowiadała? No bo już, nie wiem, nie było warunków tutaj. Tu już zaczyna jakiś tyfus czy coś panować. To były takie, były te pchły, że pan nie przeszedł do tego getta, bo pana obsiadły. Ojciec mu jak poszedł, bo tam coś się zawaliło, tak przyszedł, to musiał wszystko ubrany w piec. Mama jak chleb piekał rzucić, a jego to tak obsiadły, że pamiętam, że taki beczka była po kapuście, kwas, to tym kwasem się oblał. Znaczy się taki z beczki, bo no czarny był normalnie jednak po drugi, bo o takie duże, bo ja w życiu nie to przecież i żywcem były zjadły. I co to miały, jakie to warunki miały do trzymania. Tylko dawały im kawę i chleb. I jak nic więcej, to ileż tym chlebem będą żyć. To co, rozstrzelano ich czy wywieźli? Wywieźli, tak. Przyszły samochody i w nocy, bo nawet myśmy nie wiedzieli. Ranośmy pod tego, to poleciałam do tej właśnie tej, co tą krowę doi, tej Korbini to mówił, oj, wiesz, w nocy jakbyśmy oknem mówi, przyglądali się, wywieźli, nie ma mówi nic, już pootwierane było to. To getto, także długo nie było. Tu nie było warunków. No się chyba na Majdanek, bo z Majdanku ich przywieźli, na Majdanek. Na pewno. A czym oni się zajmowali, jak tutaj siedzieli w getcie? A niczym się nie zajmowali. No cóż to mogli robić? Nie pędzili ich do żadnej roboty? Pędzili ich z początku, ile tam, z tydzień czasu, bo tam robili, chcieli zrobić taki basen za szkołę, tam jak teraz to jest liceum. I oni tam kopali. A co z takiego robotnika, jak on z głodu się przewracał, szpadle, nie mógł podnieść do góry, ale tam trochę kopali. Bo te ryby, co u nas na Kierkucie, to oni wynosili ich, te pomniki takie okrągłe, to ryby te nazywały się. To same Żydy wynosiły to ich. 4-8 niosło na takich drągach te ryby. I tam gdzieś nosili i tam był gdzieś kiedyś chodnik z tego zrobiony. Ale później po wyzwoleniu, nie wiem gdzie się ten chodnik podział. Jednej nocy gdzieś, nie wiem, zabrany był. Nie było ani jednej tej, bo kiedyś jeszcze mówię do swojego męża, mówię, gdzie się podziały, mówi te ryby. A mówi, wywiezły gdzieś tam na jakiś plac. Mówi, a później mówi, nie wie, gdzie się podziały. Także, że to się nie, długo nie utrzymało, bo warunków nie było. To przecież co oni byli z niej zrobili? Głodem, kawy. Jeszcze jak szli do tej roboty, to przecież koło nas szli. To Niemiec, ale to ja wiem, czy to był Niemiec, czy to chyba po polsku umiał. Kazał im śpiewać, a im się chciało śpiewać. One biedne, no, śpiewały, musiały śpiewać, gęby otwierać, bo szedł z knutem i bił. A nasz, jak tę piosenkę? A nasz, śmigły ryc nie nauczył nas nic, a nasz Hitler złoty nauczył nas roboty. I tak jedno i to samo. Tak szli do samej szkoły i jedna te piosenka, jedne powtarzały i śpiewały. No, pamiętam jak bombę, dwie bomby były puszczone tam na Łąkach. I to nie tu, tylko tam Łąki były. Ale znaczy się nie wybuchły te bomby. To też nagnały ich, żeby wykopywały. No to jedno wykopały i niosły na takich tych takich żelaznych drągach.
A druga, nie wiem, czy jeszcze leży, czy później wykopana tam na Lichłonka, bo jedna to wykopana, taki dół tylko został po niej, po tej bombie. A druga to jedne widziałam, jak niosły. A drugiej to chyba nie, bo to bardzo głęboko, bo nie, ale nie wybuchły. A tak to u nas to tak nie było takich bombardowań bardzo. No to tylko tak, jak przyjechały, paliły trochę popalone, bo tam, gdzie partyzant, to tam spaliły. Tak jakby ktoś pokazywał. A jak wywieźli Żydów tutaj z Bychawy, furmankami wtedy, to co się stało z ich domami czy z rzeczami? No to mówię, że rzeczy, to co mieli tam na furmankę, co się zmieściło, to co zabrali z sobą, to no. Co się tam w tym bełstu stało, to nie wiem, jakich tam podobno, że ich wybili. To na pewno ktoś tam zabrał. A tutaj no to wszystko wzięła, tak, trochę ludzie się poprowadzały. No, resztę zabrała komunalna i tak teraz ma komunalna te a domy. A kto przydzielał te domy wtedy? A kto przydzielał? Wlazło do mieszkania. Kto tam kiedyś przydzielał pod tym? Teraz to przydzielał. Kiedyś? Było wolno? Prowadził. Było wolno, wprowadził się i mieszkał. Trochę był porozbierany, bo to tego złota szukał, to tak te ściany porozbierane tylko tych okien, tu podłogi pozrywane, bo to pod podłogami najwięcej miały. I poznajdowali coś? Oj, dużo, dużo poznajdowali. Te skóry, ile tego wszystkiego, kożuchów, to oni mieli, te futra, to dużo poznajdowali. I to przecież tamta cała ulica, to później już jak znaleźli w jednej ścianie, no to ja porozwalała, a później już komunalne musiały ludzie rozwalić, no bo co będzie stało taki ten, teraz się każdy pobudował. No bo komunalna te place na ileś tam lat wydzierżawia. A resztę, tu jeszcze kilka, jest jeszcze kilka domów. Jest kilka domów, które jeszcze są w dobrym stanie i ludzie mieszkają. No. Zakład gospodarki tam trochę jeszcze reperuje i czynsz bierze. A czy w samej Bychawie ktoś się przechował do końca tak, że przeżył i później się ujawnił? Tak, dużo. Dużo. Bardzo dużo. Wyjechało wszystko. Mówię, to taka była tutaj koło kościoła, zaraz mieszkała, była też bogata, tak. Ale też Elka, i Elka miał każdy, bo ja mówię Elka. Miała dwóch synów i ich oboje. I cztery osoby się przechowały tutaj w Bychawie. I później jechali do Izraela po wyzwoleniu już za kilka lat, chyba za parę lat. Jest jakoś ten syn jeden stał za blisko torów kolejowych. Jakoś go ten cuk i pod koła jeden został zabity, a ona wyjechała, znaczy się ona do tego Izraela z tym jednym synem, bo mnie opowiadał taki ten z Bychawy, co przyjechał, 87 lat miał. 4 lata temu był u mnie w mieszkaniu. On to był krawcem. No i on tu przyjechał z wnuczką. Ona po polsku nic nie umiała, oni po polsku rozmawiali cały czas, że nie po żydowsku, tylko po polsku. To opowiadał tak, że właśnie, że Elka z jednym synem dojechała, bo jeden zginął i on, że jest jakimś tam premierem czy czymś, jakimś starszym tam w Izraelu. Jest mi bardzo dobrze, on tak mówi, bo podatku nie płacę jakiś tam mały procent, bo mówi ten trochę rządzi ten z Bychawy, mówi mi jest bardzo, o teraz bym chciał pożyć, bo o mojego ojca się pytał, a mój ojciec już nie żył, bo on zarazem tam z ojcem. Już tak przyszedł Adamka, mówię odwiedzić, a ja mam, Adamek już leży, mówię tam na północy, mówię już nie żyje. I on mówi, że jest mu teraz dobrze, ale Elka umarła, a ten jej jeszcze mąż, mówię, to już jest mówię, starszy, a ten syn. A po wyzwoleniu dużo Żydów mieszkało w Bychawie? Nikt. Chyba, że pod jakim nazwiskiem, nie. Ale tak nie. Nie ma nic. Czyli jak oni przeżyli, to... A to wyjechali gdzieś. To tak od razu po wyzwoleniu? Tak, po wyzwoleniu. Tak, mówię, że Elka to wyjechała do Lublina. W Lublinie ich bardzo dużo było po wyzwoleniu. Bardzo dużo było ich tam. Oni mieli tam takie na Lubartowskiej tam górę, tam takie mieli domy. I tam mieszkali, bo tam byłam u jednej Żydówki, znaczy się tam, w tym Nocniego Bartowskiego. Nie bałam, to przez takie za kawałki mnie prowadziła, a takie starsze z takimi brodami siedziały. Powiem, nie, bo się nie, bo tak
Ja mówię, to nie mógł się młodym uchować, tylko mówię, takie starsze, już ileż pożyję, moje parę lat jeszcze. Mówię, i co, a no, takie szczęście miał. Miałam takiego jednego pana, tam takiego starszego, nie umiał pisać. I on też przechował jednego Żyda, Żydówka, tu mieszkały koło Bychawki. I on do nich wyjechał za granicę, on do Francji, czy do Anglii, nie wiem, czy do Francji, czy. I jakie paczki mu przysyłał, pieniądze mu przysyłał, tylko że ten nie umiał pisać, a ja pracowałam tam w sklepie. I on, jak szedł z poczty, zawsze wstąpił, zostawił sobie paczkę, bo on paczki mu przysyłał. Oj, Paniusio, wie Paniusia, co mówi do mnie? Ja bym Paniusia prosił, żeby mi napisała list, bo mówi, sąsiadka mi pisze, ale ona mi pisze nie to, co ja mówię. A ona pisała na niego zamiast. Ta sąsiadka, bo zazdrosna była, że jemu dobrze jest. No ja mówię, dlaczego nie, no mogę panu tego. I pisałam mu. Jak niósł tę paczkę, to piękne rzeczy, pończochy takie piękne, z takimi czarnymi piętami, z takimi tymi, to dał mi, a to chustkę piękną mi dał. A to i mówi, widzi Paniusia, jak mi mówi, pisze, on tak na Paniusia na mnie mówi, widzi Paniusia, jak mi pisze, to on, a jak ja mu przeczytałam ten list od niego, od tamtego, to przecież straszne rzeczy ona pisała na tego chłopa. Straszne rzeczy. Jakie? No takie że a to on nie tego, że chciał ich wymordować, a że one nie dały, a że to, że takie rzeczy ta sąsiadka pisała. Dopiero on tam pod tego, no widzi Paniusia, jakie ona mówi rzeczy na mnie, pisze zazdrosno, że nic nie chce dać. Mówi, a i pisał, że mówi, żebyś mi przysłał worek waszych kartopli. Takie dobre miałeś zawsze, a ja bym ci, mówi, 5 pomarańczy przysłał za ten worek. No, tak pisał tamten. No i był raz u niego. Mówi, że był, zostawił mu pieniędzy, podatek miał za to zapłacić, powiedział, dopóki on będzie tam żył, to jemu bida nie będzie. Ale to był starszy człowiek. Już go teraz parę lat go nie widzę go. Już chyba umarł, ale przysyłał mu. No, ja to, co piszę z tą, co jest w tym. W Ameryce też przysyła. I paczki. Też pisze i przysyła. Była 4 lata temu. Była z synem, z synowo i z mężem. Też tam Maria pisze. Tylko Nowego Jorku tam gdzieś jest. Chyba. Dziękujemy panu. Dziękuję.